Cześć wszystkim, znowu PON7, a szczęka ma Yui. Dobra, jedziemy do celu, znaczy do walki. Spokojnie, proszę kierować się ze strzałkami ewakuacyjnymi. Schrony są już przygotowane i gotowe na wasze przyjęcie. Proszę zachować spokój i postępować zgodnie z przyjętą procedurą ataku smoków. Nie przypominam sobie żadnej obrony, której byśmy wygrali broniąc się, więc tym razem też nie zamierzamy. No i to jest dobre nastawienie. Przywołaj Yuiki! O twojej plot armor. にしているものも一族の期待から逃げ続けた娘とはな神にあるまじき惰弱さである。やはり城塞に縛られる禁忌ごと滅ぼす選択以外はありえぬ。戦力の差を持って今度こそ押しつぶしてくれよ。 Ten gość potrzebuje, żeby ktoś jego ego trochę skrócił, tak mniej więcej o głowę, żeby mniej miał ego. Dobra. Prepare defenses. Zdaje się, że ten defense level rzeczywiście wpływa na ilość rzeczy, które możemy tu porozstawiać. W każdym razie nie mamy żadnych za bardzo linii prostych. Tutaj możemy coś ustawić. Kalmer tu jest. Czego ty się boisz? Niczego. Nasz najpotężniejszy fort. Self plus 2 support magic auto trigger. Ciekawe jaki to ma zasięg. Offensive magic, defensive, transfer enemy units. Axis bow trap. Line physical auto trigger. Line physical auto trigger. Anti-air. To powinno dobrze działać. Dobra. Tutaj możemy też dać może coś. Self plus 2 support magic. Ja już zamierzamy tam się wybrać i zrobić z nim porządek, z tym gościem. Dobra, tutaj możemy dać coś ice magic. Ty się czego boisz?
Tutaj będzie Erfurt. Ty. Thunder. Tu będzie Thunder. Dobra. Tutaj czego się boją? Też Thunder. Zróbmy może tak w takim razie. Tutaj zostało nam jeszcze jedno coś. Musimy to po prostu zablokować jakąś ścianą dobrą. Ta ma najwięcej obrony, ale tamta miała więcej... Resistance. Chcemy więcej Constitution czy Resistance, nie wiem. Dobra. To wygląda na to, że są wszystkie punkty obstawione. Nie, jeszcze tutaj coś mamy. To niech będzie magiczny fort. Dobra. I tak, te się nie będą spełnić. Zastanawiam się, czy chcę polegać kompletnie na tych fortach. Czy ten Kalmerk. Masz jeszcze parę smoków do obrony. Ty byś się przydał pewnie. Tak, właśnie, z tej drużyny pozdejmujmy wszystkie przedmioty. Zaraz je rozdysponujemy ponownie. Tak, ty byś się przydał, bo masz pewnie... Masz broń, która atakuje... ziemią. Dobra, rusz się tutaj. Czy Ior masz broń, która atakuje ziemią? Nie za bardzo. Co możemy cię tutaj zostawić, żebyś tutaj biegał i mordował wszystko, co... Ty, chyba ci nie ulepszyłem tej broni. Mamy cracked spellbook, ale jest nieulepszone. Co za peszek. Możesz się za to nimi pozajmować, bo oni są wrażliwi na fire. Więc znajdzie się dla ciebie robota. Dobra. Kisnir też tutaj posieć. Ewentualnie możesz spróbować zgarnąć tamtą kartę. Będziesz bronić bazy. Ior, czy jest tutaj coś do zgarnięcia? Tam jest jedna karta do zgarnięcia, chociaż... Dobra, na razie weź swój Jetstream i zobaczymy. Fiat tutaj na razie. Jak już zajmiemy dobrą pozycję, to... to zaczniesz przywoływać Yuiki. Dobra, co wam to dało? Siła 1, inteligencja 1. Dobra i to... Dobra. Mikiyu. Możesz go zmasakrować. Świetnie. Dokładnie czego potrzebowaliśmy. Dobra. Jak tutaj sytuacja wygląda? Ty boisz się Thunder. A ty nie. Dobra, weź Thunderclap Kapitan. Zgarnij tą kartę. To nie było tego warte.
takim razie wiesz co, wracaj tutaj. Ior. Ior w sumie możesz tutaj bronić. Nie będą cię szarżować i poniosą ciężkie straty. Dobra. Wy czym atakujecie? Pewnie Ice. Nie, ty atakujesz Voidem. A ty atakujesz Thunder. Dobra. Będzie ciężko nam się rozstawić póki co. Przejujki są trochę za wolne na to. Dobra, zobaczmy jak tak to wyjdzie. Okej. Dużo tym nie zdziałasz? Dobra, coś z nimi trzeba będzie zrobić. Kalmerk, zaatakujesz też? Okej, teraz już więcej trochę zdziałasz. Jesteśmy w swoim ustawieniu. Ale możemy to poprawić. Dobra. Radrin pewnie się zaraz wycofa. Albo przejdzie tutaj. Teraz Fia może wejść tutaj, gdzie miała dwóch ochroniarzy. Czy chcemy jego chociaż raz, chociaż kogoś z nich zdjąć teraz? Jeżeli będziemy mieli trzech ochroniarzy, to nie potrzebujemy. Ciężko będzie nawet ich zdjąć teraz. Ty masz jakąś oknistą broń? Masz. Problem jest taki, że ciebie w ten sposób nie przemieścimy. Dobra, przemieścimy się. Zajmijmy dobre pozycje do ataku w następnej turze. Ty nie lubisz fire. Dobra, ustaw się tutaj Kisnir. Broń naszych obron. Ty możesz strzelać. Będzie cię bolało. Masz mało, tak mało resista? Masz tak mało resista. Czy możemy coś zmienić, żeby dać ci więcej resist? Rune mail? Tak, chyba zrezygnujemy już z heavy infantry. Necris. Dobra, aniołku, oddaj to. Przyda się to tobie. Jakieś do tego lepsze buty. Na przykład to. I lepsza tarcza. Chociaż nie. Dobra. Teraz już aż tak dużo nie będziesz obrywał. Też nadal trzy razy oberwiesz. Ale dobra. Jesteś w stanie na coś takiego przyjąć na klatę. Haha, setka. Okej. Gdyby nie ten kryt, to by padł. Nie zauważyłem tego. Jeszcze masz reaction. No to wiesz co?
do dna i ściągaj tego gościa. Tym razem ci nie odda. To jest diet. Klasa sama w sobie. Jeszcze dobry level up. Super. Dobra, tutaj co chcemy zrobić? Erf. Masz coś, co zadaje Earth Damage? Ty chyba nie masz. Nie masz. Coś jeszcze? Fire, Thunder, Holy, Physical. Dobra, to powinno zadziałać. Czy chcemy to łapać? W sumie czemu by nie? Dobra. Zobaczmy co teraz. Oni mogą teraz jakiegoś AOE użyć, to może uleczmy Renri. Nasza strategia obrony się opiera na tym, że ona będzie bronić Fii, więc dobrze by było, żeby nie zginęła. Ty masz dalej kapcia, tak. Użyj. Dobra. Dodatkowy smoczek do kolekcji. To cię może zaboleć. Spróbuj robić uniki. O tak. Dobra. To cię zaboli. Chyba, że oddasz mocno. Dobra, przeżyjesz. Walcz. Dobra. Tak. Dobra, robicie to, co chciałem. Atakujcie Fiję do woli. Idealnie udało nam się przeżyć. Dobra. Teraz tak. Ty dokończ tego gościa. Chyba do czegoś nam tego brakowało. Nie jestem pewien. Nie, Mythical Essence nam brakowało. Dobra. Tutaj. Ty boisz się Thunder. Pozbierajmy jeszcze ile się da rzeczy różnych. Znaczy rzeczy mam na myśli przeciwników. No okej. To powinno zadziałać. Nie zwróciłem uwagi, że on ma dużo chłopaków. Dobra, jeżeli ta tura się nie skończy, to... to cię przeniesiemy, dobra. Ty możesz strzelać do niego, ale twoje ataki... nie bardzo mu coś robią. Broń. Yuichi... ma zasięg 2, tak? Dobra, więc jak wszyscy przeniesiemy się o kratkę... Ty Fia tutaj... przyzwiesz Karynę... do akcji ofensywno-defensywnej. Dokładnie. Jak to ci się podoba? Kalmer.
Dobra, ty już powinnaś być bezpieczna, więc tylko ulecz Fię. No i dobra. Ior, wycofaj się tutaj. Diet. Z tym paraliżem nic nie zrobisz. Dobra, siądź po prostu tutaj. Teraz tak, która się nie skończyła, więc ty jednak... Tak, walka się jeszcze nie skończyła, to... Ty potrzebujesz... Small potion by wystarczył, trudno. Tobie też się przyda. Fia też łyknij coś na wszelki wypadek. Dobra, ty... Ciebie możemy stracić, więc nie leczę cię. Okej. Tego nie przewidziałem. Możesz odpowiedzieć. Super. Możesz odpowiedzieć jeszcze dobrze. Dobra. Żrej ołów, Kalmerk. O, posiłki przybyły. Nie przesadzaj, Fie. Sytuacja była kompletnie pod kontrolą. Za późno, już prawie zabiliśmy Kalmerga. の試練を超えたというのか陣営に動揺が広がっている娘の姿に目を奪われているのか。すぐに沈めねばならん。未だ戦力の差は歴然。勢いを落とすな。奴らが崩れるのはもう目の前だ。 Krzycz głośniej, Kalmer, bo chyba nie słyszał. Na nasze nieszczęście, nasze posiłki, nie ma na nie miejsca. Dobra. Thunder, masz Thunder swój. Tak, ale i tak nie zdążysz nic zrobić. Dobra. Złapmy tego gościa. No, świetnie. Dobra. Co jeszcze jesteśmy w stanie dobić bądź złapać? Raz, dwa, trzy. Jego nie. Jego też raczej nie będziemy w stanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Musimy przedłużyć walkę, ale nie chce mi się.
po prostu wykończmy Kalmerga i tyle. Kto chce dostać expy? Karina, jak zabijesz, to expy są twoje. Nie. Fool's Meal. No, na ten przedmiot długo czekałem. Wytłumaczę go później, jeżeli będę miał czas. Znaczy, nie zapomnę. Staliście pokonani siłą technomancji. Świetnie. Przewaga tego, że możesz się wycofać w dowolnym momencie, nie za bardzo się im przyda, jeżeli nie będą mieli się gdzie wycofać. Dobra, zanim to jednak zrobimy... Pewnie dostaliśmy jakieś upgrade'y mniej więcej, tak? Earth Crush. Zasięg 4. A ty? Healing Wind, to by się coś przydało. Tylko to będziesz potrzebowała Holly po prostu. To możemy nałapać aniołów chyba. Będę musiał to zobaczyć koniecznie. Dziwne, że nie wchodzi Mythical. Na szczęście nikomu. Trzy smoki, żeby plus 2 do szczęścia. Szczęście jest bardzo drogie. Zastanawiam się, komu bym to chciał dawać. Dla ciebie było najlepiej. To dajmy ci. Dobra. Coś dla was sensownego. Manhunter. Luck plus 3. Czemu by nie? Kurde, i kosztuje coś tam i daje.
u ciebie? Też, dobra. To może tak, tobie damy ten ulepszony twój atak. Earth Crush. Nie wiadomo, co tutaj potrzebujemy. Może potrzebujemy jeszcze Golem's Fist wcześniej odblokować. No i dobrze, i... Coś tu mam do powyrzucania. Nie wiem. Zastanowię się później. Trochę tych gigantów chyba za dużo nałapałem przez przypadek. Dobra, zajrzyjmy jeszcze do... Tutaj, czy coś nam się blokowało? Drilling Shields. Do tego potrzebowaliśmy Dragon Fang. Dobra. Plenisha Mail. No mało resistance, ale okej. Dobra, to tyle z grubsza. Dobra. Dwie rzeczy. Karyna. Weź swój najlepszy atak dystansowy. Dużo droższy jest, ale ma 4 range'a i inteligencję plus 15. Nieźle. Karyna powinna z nim wymiatać. Dobra. Poza tym Fool's Meal. Pokażę wam, co to jest. Powinno być gdzieś na początku, tak czy nie? Jest jeden z najlepszych przedmiotów w grze, a nie ma go na pierwszej stronie. Jest na przedostatniej stronie, zobaczcie. Opis dużo nie daje. Poza tym, że zwiększa movement o 1. To jest chyba jeden z nielicznych przedmiotów w grze, które zwiększają movement. Więc ta sama część jest dosyć dobra. Ale druga część jest zawarta w opisie, ważniejsza. Item drop amount zwiększa o 1. To nie znaczy to, że jeżeli coś nam dropie, to dropi dwukrotnie. Znaczy generalnie zwiększa drop rate tego, co... Tak, co wypada z pokonanych przeciwników. Zwiększa o 1. Ale nie w ten sposób, że jak coś nam wypadnie z przeciwnika, to dostajemy tego 1 więcej. O nie, nie, nie. On powoduje, że dla każdego przeciwnika mamy 2 razy rzut na to, co może dropnąć. To jest super świetne, bo jeżeli mamy coś, co jest bardzo rzadkie dla danego przeciwnika i potrzebujemy tego, powiedzmy, jednej sztuki, to jeżeli to coś ma tylko 5% szansy dropnięcia, no to za każdego przeciwnika mamy teraz 2 szanse na to, że dropnie. Więc to się bardzo przyda do moich eskapad. Tak, farmienia. Poza tym też się bardzo przydaje do walce z bossami, bo bardzo często bossy mają jakiś unikalny drop, który tylko oni dropią, więc bardzo często opłaca się pokonać bossa postacią, która ma ten Fool's Meal, bo wtedy dostajemy 2 razy ten unikalny drop. Tak. Prawie najlepszy przedmiot w grze i dostajemy go prawie pod sam koniec. Bo uwaga, uwaga, jesteśmy już dosyć blisko końca. Dobra, zapiszmy, zapisujmy często. I tak. Dzisiaj już nie będziemy walczyć, trochę mało czasu nam zostało. Pogadajmy z paroma ludźmi. Amaro, skoro się zauważył, okej, tego... To mi się już... Już martwiłem się, że ten event się nie odpali. Jednak się odpalił. W końcu. Wkusu人での集中攻撃か連携力を高めれば可能だな。しかし、俺様のように遠距離の武器だというほど難しくはないが。 近接武器との連携は難易度が跳ね上がるぜ。せめて何か共通点があればいいんだが。
そこは創意工夫するんだよ。やってやれないことはねえさ。それに俺様たちにはもう一つ基軸武器っていう共通点もあるだろう。Dobra. Zaraz to zobaczymy. To nie było zbyt ważne fabularnie, ale Avaro oraz Diet dostali combo attack. Hit plus 20, siła plus 15. No to całkiem spoko. Siła plus 15 może się przydać na pewnych bossów. Jak to twój True Axis Shot? Siła plus 15, hit plus 20, zasięg 4. Zastanawiam się, czy z tym można by pokonać te duszki lodowe na tamtym zamarzniętym tym, ale chyba nie. Musiałbym zobaczyć, ale no tak, siła plus 15 to całkiem spoko. Tym bardziej dobrze, że to ma duży zasięg. No dobra, zobaczymy to w przyszłości. Tym razem pora nakarmić czyjeś uzależnienie od maszyn losowych. Avaro Taicho. Dzisiaj też またくじを引いてもいいかしら。Dzielaj się, makase! 2000 dukatów albo spadaj! Pamiętacie, że przynajmniej była jedna gwiazdka? Teraz nawet gwiazdki nie ma. いえ、そんなことをしても意味はないと、もう気がついているわ。これはその日の運勢を占うものなのでしょ。ならば、それに従うのが筋というものだわ。次こそは大丈夫のはずよ。だって。運勢のいい日がないなんてありえないもの。あ、założysz się? Dobra, tak jak się spodziewaliśmy, Roselin. Tym razem jeszcze coś gorszego wyciągnęła niż ostatnio i tak. Chyba w końcu dziewczyna znajdzie jakiś sposób na to, żeby przełamać tą złą passę. Ale to zobaczymy. Dobra, z Mikszłaną nie będziemy gadać, bo ona ma teraz długą gadkę. Nie chce mi się jej pokazywać póki co. Bo będzie tam sporo żenady. Dobra. Na razie to tyle. W następnym odcinku idziemy do głównej wioski smoków i robimy porządek. Póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!